Witam ponownie, minęło ponad 8 godzin. Pacjent chyba nie rokuje dobrze. W celach troszeczkę uzupełniłem wczoraj jeszcze po 20 ml. Tam gdzie trzeba było. Ale ten spadek napięcia do 6 V, gdzie startowaliśmy od 8, nie zapowiada się dobrze. Zaraz to podłączę. Drugi pacjent podobnie, miał wyższe napięcie, ma niższe napięcie. Co prawda gazowania nie widzę, co może być dobre, ale no jest niskie napięcie. Wziąłem do piwnicy kolejnego pacjenta, zaleję go, żeby zdążył się namoczyć i zobaczymy dalej. Spróbuję jeszcze coś nagrać, niż pójdę do roboty i później zajść za 8 godzin. To dobra. Czas start. Jednak wziąłem, podkręciłem troszeczkę, zamykałem dekle. Jak to się mówi, przyjdę za pół godziny i jak to się mówi, będzie sytuacja albo, albo. Albo się poprawi, albo będzie gorzej. Tak samo podłączyłem tą drugą ładowareczkę. I miałem coś około 12 V, ale teraz coś spada. Jest takie 11,5. No, zobaczymy. Dam temu czas. To dobra. To do za jakiś czas, jak coś zaś wymyślę. Minęło kilka godzin. Tutaj ustawiłem na 4 ampery. Ale walczy dość mocno ładowarka. No, zasilacz laboratoryjny. Cele de facto nie gazują. Nic się tu nie dzieje. Akumulator jest ciepły w dotyku. Najbardziej tutaj od strony minusa. Ale tu się nic nie dzieje. Albo jest pełna zwora, albo coś. No, muszę dać troszeczkę mniej, bo czuć na grzejącą się naprawdę konkretnie elektronikę. Dam 2 ampery niżej. Myślę, że te 2 ampery powinny dać radę i ewentualnie jakby się coś tutaj konkretniejszego działo, to będzie widać. O, tutaj jeden bąbelek sobie poszedł. Tak to nie widziałem, żeby coś tutaj jakoś tam ekstremalnie gazowało. Drugi pacjent jest podłączony do modelarskiej, tylko takim troszkę poczarowanym sposobem, że miałem równolegle tą podłączoną i tą. I dopiero jak modelarska złapała, to tą odczepiłem i teraz non stop sobie drapta. Jest mniej więcej te same napięcie, co pokazuję tam. No i naprawdę małym prądem, 0,3 ampera, 14,7 V. Tutaj też nic się nie dzieje. Spokój na morzu. Więc może coś z tego będzie. No. Spadła mi klema. Widać, jak napięcie spadło momentalnie. No i teraz muszę zaś poczarować, żeby to wczepić. Ale to mi nie ruszy teraz. Muszę to na nowo uruchomić. Mam nadzieję, że jeszcze mi pozwoli złapać. Nie. I muszę zrobić zaś ten sam numer, że muszę dwie ładowarki podłączyć jednocześnie. Dobra. To ja będę kombinował dalej i dam wam znać za jakieś chyba 8 godzin. To na razie. Chciałem sobie podłączyć kolejną ładowarkę i chciałem listwę użyć, no ale kurczę, nie działa. No i patrzę do środka, co tutaj się za przeproszeniem, no nie chcę klnąć, ale domyślacie się, co chcę powiedzieć. Co tu się dzieje do jasnej, ciasnej? Popatrzcie, co tu jest w środku. Ta listwa była wykorzystywana kilka razy. Te kable były oparte plus o minus, tak? To się już rozpada. Jak tu klikałem, to w tym iskrzyło jak rypnięte. No, jestem wkurzony. Chcesz kolejną rzecz zrobić, musisz zacząć od tego, że musisz sprzęt naprawiać. Dobra.
Taka krótka wstawka. Jeszcze mnie tutaj osa atakuje. Dobra, polutowałem to jako taką. Zrobiłem po prostu mostki z zużytej plecionki, bo nie miałem na to po prostu nerwów, żeby to jakoś rzeźbić. To jest taka hałabała, że szok. Minus w ogóle nie był przylutowany, to było tylko jakby przycynowane. I to normalnie się grzało, teraz tam nawaliłem tej cyny i to tak zakleiłem, jak to się mówi. Nie powinno działać. Masakra, za co się nie weźmiesz, wszystko trzeba poprawiać. Ja pindole. Dobra, wracamy do głównego tematu. Dobra, muszę się zbijać do roboty, co się dzieje? Połówkowiec leci na ogniwie, co na zdrańca regenerowałem. Napięcie startowe to było 8,8. Po dolaniu elektrolitu wskoczyło na 9,5. Aktualnie się trzyma coś koło 14, troszkę poniżej 14. Zobaczymy. Tego musiałem ponownie podłączać, jak było niedawno widać. Nic nie gazuje. Ten pacjent dostał mniejszy prąd, żeby mi zasilacz laboratoryjny nie wyjarać. Na razie walczy. Co mi się nie podoba. Powinien się ładować, a nie walczyć. Dobra. Chyba tyle w temacie. Lecimy na trzy ładowarki jednocześnie i tutaj zaczynam pomału przygotowywać rozładowanie. Na razie tak tylko pokażę, to będzie osobno pokazane, jak to będę miał dalej. Dobra, to nic, na razie, trzymajcie się, hej. No i 8 godzin minęło, trafo nie wybuchło. Jedynie pacjent rokuje gorzej niż zaczynał. Było 8,8, 9,5 po dolaniu kwasu, jest takie 7. Więc ja nie wiem, co ja robię źle, może biegunowość mam na opak albo co, no ale sprawdzałem, więc nie wiem, naprawdę z dupy. Tu chyba jest lepiej. 0,3, 14,7. Nic się nie dzieje, la 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 la, jak to tam w tej piosence było. Bym śmiał powiedzieć takie mało cenzurowalne słowa, ale to niech sobie każdy sam do siebie zostawi. Tutaj zrobiłem taki numer, że tu się też nic nie pokazuje i takie coś, wziąłem tylko tak zrobiłem i tak, no. Tym razem startuje od 6, a ostatnio wystartowało 12, znaczy 14 i spadało normalnie w dół jak kamień w wodę, więc stawiam, że ten otoż pacjent, mimo że nie gotuje się, ma pełną zworę na dole celi, że nawet to nie chce żyć. Może się jakoś mylę, ale to jest nienormalne, że 1,4 ampera wchodzi w akumulator i nic. Czyli tak. Ten nie gazuje. Ten nie gazuje. Ja tego w sumie nie sprawdziłem, czy gazuje, no ale... No. Cisza. 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 Cisza, cisza. Co mam powiedzieć? Frankenstein ze mnie żaden nie będzie, ani doktor. Dobra, to chciałem jeszcze pokazać. Tu już sobie przygotowuję, że UPS się podładowuje. Tak tylko z grubsza pokażę, o co tutaj kaman. Nie chcę spoilerować. Mniej więcej takie coś. To do tego, to tam, to siam, to... O wam więcej nie mówię na razie. To na razie. Cześć. Walka trwa. Wróg wygrywa.